Dzień dobry. Dzisiaj ja będę waszym przewodnikiem po miłosnej drodze walentynkowej. Pokażę wam, jak poderwać drugą osobę poprzez parę łatwych kroków. Po pierwsze, musicie kupić kwaśne żelki, ich ulubione kwaśne żelki. Jeśli nie lubią kwaśnych żelków, kończycie rozmowę, kończycie temat. Drugie, dajecie im cudowną walentynkę, którą my dzisiaj stworzymy. Trzecie, profit. Te trzy punkty doprowadzą was do gwarantowanego sukcesu w te walentynki. Mówię wam, jeśli nie będzie tak, to nie ponoszę odpowiedzialności za waszą niesubordynację i nietrzymanie się do moich zaleceń. Tak więc dziś rysujemy kartki walentynkowe, walentynki, jak każdy chce to nazywać. Ogółem mężczyźni w obecnych czasach mają dość duży problem. Ponoć połowa mężczyzn w Polsce jest singlami, tak więc trzeba walnąć coś porządnego. Może gołębie? Mogą być gołębie. Możemy spróbować gołębie. Pisałem gołębie. Pierwsze co to OLX. Dla ciebie wszystko. Gołębie w kategorii ptaki. Likwidacja hodowli gołębi pocztowych za 500 zł do negocjacji. Albo samochód do przewozu gołębi za 29 500. Przebieg 595 000. Pół miliona kilosów. Jopie. Gołębia robił. To nie. Jak na razie to ten gołąb wygląda jak relaksazaur z Palworda. Oczko. To jest bardzo polski gołąb. Chociaż wydaje mi się, że polski gołąb to byłby grubszy. Babcie by go przekarmiały. Doomer pigeon. Będę leniwy. Nawet jeśli perspektywa ma być troszkę inna, to będę leniwy. Zrobimy, że ma chleb, ale ta skórka od chleba będzie w takim kształcie serduszka. Ale drip, no, o. Troszeczkę zrobimy, że ten chleb jest taki nadjedzony. Nie wiem, jak to do końca zrobić. Coś takiego? Jest gołąb. Chodź się gruchać. Chodź się gruchać. Teraz jest proper cursed. O, shit. Następne to miało być coś z żabką. Ja froga to ja wam wypluję 5 minut. Która postać z Baldura byłaby twoją walentynką, man? Ja akurat w Baldurze nie szedłem w żadną jakąś konkretną romantyczną część. Ja Baldura lubię za to, że mogę sobie klepać mordy. Ale jeśli miałbym wybrać, to pewnie wybrałbym Karlach. Bo ona też lubi klepać mordy. Albo Volo. O, Volo. Mój ziomek wydłubał mi oko, ale przez co widzę niewidzialnych. Mamen. Tym, że miała jak największego derpa ta żaba. O, trochę chcę, żeby było w kształcie serca, żeby ta żaba wyglądała, jakby miała takie serduszko zamiast głowy. A to też tak wyolbrzymiam trochę ten kształt. Robimy tutaj taką mordkę. Wszystkie te walentynki postaram się jakoś uwzględnić do pobrania. Tylko mi się ciągle wydaje, że no z tej żabki taki mały śmieszek. Cicho. Ale to znaczy, że twój mózg poprawnie działa, że widzisz twarze tam, gdzie ich do końca nie ma. Hehe, frogi. Później będzie na jakichś panelach. Ludzie tylko będą mówić, Pascal, zrób hehe, frogi. I później hehe, frogi będzie tekstem, który mnie doprowadzi do depresji. I hehe, frogi już nie będzie hehe, frogi. I know how to make frog. Jeśli coś wiem, jak narysować, to jest to żaba. I na tym się kończy moja specjalizacja. Moje serce żabiło do ciebie? To tak było? Żabiło dla ciebie. Dobra, to mamy żabkę. Żabkę w łapkę. Dobra, to jest z Baldura chcieliśmy. Baldur's Gate, kijanka, tak? O, to dobrze, od żabki do kijanki trochę wstecz idziemy. Patrzcie, widzicie, co tutaj zrobiłem? To jest pół serca takiego. I teraz trzeba zrobić to, co robimy najlepiej. Obrzydzić ten kształt. Kijanka, UW, twarz. Niestety nie, bo UW już straciliście na ten rok. Dla osób, które nie grały w Baldur's Gate, w pierwszej cutscence się dowiadujemy, że mamy w głowie taką kijankę, że wsadzają nam kijankę w głowie. I celem naszej gry, takim głównym, jest zrobienie coś z nią. I teraz rysujemy tą kijankę. Jesteśmy jak kijanka, bo ja mam kija, a ty jesteś Anka. Słucham! Czy to Cockrider? Nie. O co wam chodzi? Wszyscy jesteście jacyś dzisiaj odklejeni. Wygląda jak Humongous. Humongous what? Niech trzyma kwiatka w łapce. No dobra, niech będzie. Zrobię tulipana. O, łobuz kocha najbardziej. A bije jeszcze mocniej. Ciągle mam cię w głowie, brzmi lepiej. O, piękne.
No i dobra, zróbmy z tą kiełbasą. Mógłbyś też narysować taką polską adaptację tej sceny spaghetti zakochanego kundla. Z taką kiełbą. O, jeez. Zrobimy tak. O, jeez. Rekreujemy scenę zakochanego kundla z kiełbasą śląską. Nie wiem, czy przejdzie to na YouTubie. Oni jedzą kiełbasę, okej? Okay? Są bardzo zadowoleni z tego. Ludzka stanoga? Taka to jest kiełbasa! Jest ewidentnie kiełbasa, widać. Nawet się ślinią. Może nie. Może zostawimy to. Ty zaszedłeś za daleko. Nic nie zrobiłem. Nie masz dowodu. Zrobię, że to jest dymek w kształcie serduszka. Ojej. A w środku będzie grill. Słodki propan. Czy to wygląda źle? Nie. To nie wygląda źle. Kto mówi, że to wygląda źle, to jest... Człowiek, który ma poprawnie funkcjonujące oczy i wyrafinowany gust. Robisz mi kiełbie we łbie. Pięknie. Jeśli ktokolwiek użyje tego, żeby wysłać osobie, którą chce uraczyć, powiedzcie mi, jak wam wyszło, jak wam poszło. Przejdźmy dalej. Sum? Może być sum? Sum gentleman? No dobra. Mi w głowie siedzi tylko cogito ergo sum. Myślę więc sumuję. W sumie cię lubię. Wyobraź sobie coś takiego dostać. No w sumie cię lubię. Ja chcę mu wąsy w kształcie serduszka zrobić. I robię go bardziej cute, bo mógłbym zrobić takiego z wielką szczeną, takiego brzydala. Ale zostaniemy przy tym. W ogóle oglądaliście kiedyś na Discovery Channel. Są ludzie, którzy łapią sumy na palce i na ręce, że dodają łapę do ich leża, a później one diabią. Wąż rzeczny. Du-du-du-du-du-du. Jest niebezpieczny. O, i patrzcie. Magiczny wąs. Miał mieć melonik. To jest cute sum. Mówię. Cię lubię. I taki zadowolony. Perfekt. Elektrownię atomową? Możemy zrobić, bo w sumie same zwierzęta były, albo ludzie. To może być teraz elektrownia atomowa. Ja czasami lubię sobie tak zmienić kompletnie temat, jaki mamy. Trzeba co innego zrobić. Najpierw rysuje się kominy, bo wszyscy kojarzą kominy. Kto nie kojarzy kominów, ten nie będzie tych kominów kojarzyć. No tak to już bywa. Czemu ten jeden taki jakiś taki faki? Dokładnie tak. No dobra, ten jeden będzie wyglądać tak, jak będzie wyglądać. To jest 10 sekund przed tragedią, jak ten duży wybucha. O matko! Pięknie. Dobra. Atom. Atom mnie masz. Promieniuje przy tobie. Jakbym coś takiego dostał, to bym się zaśmiał na pewno. Lenina. Lenin zombie. Dobra, możemy zrobić Lenina zombiego. No to tak, Lenin to łysa menda. Lenin troszkę jak takie jajko. Twarz miał jajkową. Głodowałbym dla ciebie, obaliłbym burżuazję. On miał takie bujne te brwi, takie wyraziste. To zróbmy, że nosa nie ma i oko mu wypada. I zróbmy, że drugie oko będzie puste. Ciach. Tym cieniem to wygląda, jakby miał zakola jak ty. Ja sobie wypraszam, to nie jest cień, tylko to są jego zakola i ja nie mam tak dużych zakul. Jestem jak Vegeta. Wszystkie panie lecą na te zakola, bo wiedzą, że mam wielki mózg. Następny mogą być zakola w sumie. Zakolałem się, no dobra. Zostawiamy tego Lenina, niech będzie. Głodowałbym dla ciebie. To jest Lenin zombie. Może go poprawię później. Tu Pascal z przyszłości. Jest późno, też iść spać, chcę skończyć ten film. I chcę dodać, że zmieniłem kompletnie Lenina, bo mi się nie podobał. Zmieniłem go na czaszkę, mam nadzieję, że czaszka będzie wam się podobać. Nie nagrałem tego, jest późno. Mam nadzieję, że nie jest za późno, kiedy ty to oglądasz. Oglądaj mądrze. A oto wasza nowa walentynka. Robimy zakola. Czyje lepiej zakola, jak nie moje narysować? Tak, tak.
To jest bardzo sexy kształt. Opływowy. Każdy inżynier automobili chciałby mieć takie zakola opływowe jak ja. Ja byłem biegaczem, to dlatego. Jestem bardzo opływowym człowiekiem. I pływakiem też byłem przez chwilę. Piękni ludzie mają zakola, zgadzam się. Nie, akurat zakola to miałem od dzieciństwa prawie, że. Bo pamiętam, jak wyzywali mnie, że mam duże czoło, a ja tylko miałem zakola. Jako 9-latek. Smutno. I wy, ludzie, których uważałem za dorosłych, zdarzacie błędy 9-latków. Myślałem, że stać was na więcej. Narysuj z tyłu jakiegoś Vegetę. Nie, to jest kwestia pogodzenia się z tym, że moje włosy tu już nigdy nie wrócą, bo nigdy tam nie były. Nie będę porównywać się do Vegety. Samurajowie sami sobie robili jak największe zakola. Poco, I guess. Nie przeszkadza mi to. Czasami po prostu zakuję jak ktoś inny to powie. Ja sam sobie nie mam nic do zarzucenia. Bardziej boli, jak to inni wypominają. Będzie good. Mam wąsy. To, co tu się znajduje, przeszło stąd. I tu rośnie gęsto. Wyemigrowało. Ja mam dość gęste te włosy. Ja mam ich bardzo dużo, tylko to jest taka dziwna linia włosów, która ani się nie przerzedza, ani nic. Nie mam jakichś placków, nie mam niczego. Po prostu tak wygląda mój łeb. Geny Hellboya. Hellboy to bardzo fajny film, polecam. Zakolałem się tobie. Oh Jesus. Pasy samoobsługowe są dobre. Umieść swe usta w strefie całowania. Dobra, to jest dobry pomysł. Bierę w ciemno. Narysuję to, jaką ja kojarzę z Lidla. Tu jest to miejsce. I oni mają tutaj swoje skanerki. A to umieścił tam swój artykuł, not gonna lie. I tutaj jest ekranik. Tutaj można położyć sobie swój koszyk. O, jedyne czego mi na przykład w Lidlu brakuje, tych mniejszych koszyków jak są w Carrefourze. To jest chyba jedyna rzecz, która mnie tak trochę irytuje w Lidlu. Jest strefa pakowania i później zrobimy strefę całowania. I tu pod spodem, tu są reklamówki. To jest cała strefa wagi, ważenia. I na niej jest szkiełko do skanowania. Kurde. Damn. Tu się drukują paragony, dzięki którym możemy wyjść sobie. Po lewej stronie terminal. I na górze jest numer kasy. Ale ładnie to wygląda. Kisiel to napój? Nie wiem. Kisiel to jest żelek. Umieść usta w strefie całowania. Piękne. Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że będziecie wysyłać moje walentynki w świat i że chociaż dwójkę osób one połączą w jakiś swój zaklątwiony sposób. Jeśli wam się podobało, to zostawcie lajka, suba i komentarz z waszą ulubioną walentynką. Ja jestem Pascal, a to był zaszczyt. Do widzenia.